Halo, 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 cześć moi drodzy, z tej strony Keep The Beat, to jest mój drugi kanał gamingowy i dziś przygotowałem dla was materiał, który obiecywałem już jakiegoś dłuższego czasu. Słuchajcie, jak wygrywać mecze online w NBA 2K21. W tym materiale przedstawię wam, jakim systemem gram, jakich technik używam, jakie robię ustawienia, żeby zawodnicy moi wiedzieli dokładnie, co mają na boisku robić, zarówno w ataku, jak i w obronie. Więc miłego oglądania, mam nadzieję, że ten materiał się wam przyda, zwiększy to wasz procent zwycięstw. I tradycyjnie powiem, jeśli podobają wam się takie materiały i chcecie więcej klipów gamingowych z 2K na tym kanale, zapraszam do zostawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału i piszcie też w komentarzach ewentualnie może jaki poradnik, jaki konkretnie content chcielibyście tutaj u mnie zobaczyć. Przejdźmy do ustawień. Mój procent zwycięstw w trybie My Team Unlimited w poprzednich dwóch sezonach sięgał około 75%, aktualnie mam 80%, no ale to jest dopiero Liga Szafirowa, więc jeszcze nie natrafiałem na aż takich ogromnych kozaków. Dopiero cała zabawa się dopiero zacznie, pewnie od Ligi Ametystowej wzwyż. Sami widzicie, 80% to nie oznacza, że jestem niesamowity, niepokonany, ale jestem na tyle dobry, żeby móc wygrywać, żeby móc tam odblokowywać kolejne rangi. W tym klipie nie nauczycie się wygrywać wszystkich meczów, bo to wiadomo, trzeba na to poświęcić masę czasu, mocno pracować nad techniką, szkolić się, no tak jak zresztą jak ze wszystkim, ale powiem wam właśnie kilka takich podstaw, które się przydadzą, przynajmniej żeście mieli na początku z czego budować swoją przyszłą technikę zwyciężania. Na początku skład, w którym gram w trybie My Team Unlimited. To jest tryb, w którym się używa w zasadzie najmocniejszych kart, spotyka się najmocniejszych przeciwników, więc no nie ma tam zabawy w pół środki. Tyle dobrego, że mam tutaj karty, które zdobyłem w poprzednich sezonach. Stephen Curry, wiadomo, na jedynce. Blake Griffin, nagroda za drugi sezon. Jaylen Brown za My Team Limited z drugiego sezonu. Kupiłem sobie kartę Pink Diamond Granta Hilla, jest naprawdę świetna, robi wszystko. Naprawdę świetny defensor, idealny slasher, szybki, atletyczny, silny. Trójeczka mogłaby być troszkę lepsza, ale też jest git. No i zgliczowany Rudy Gobert, wrzuciłem go w sumie ostatnio na testy, bo wcześniej używałem Blake'a Griffina w roli centra. I no co, no Gobert sprawdza się tutaj akurat bardzo dobrze, bo nie dość, że jest po prostu świetnym defensorem jak w życiu, bo to Rudy Gobert. Z faktu, że to jest karta zgliczowana, jest on troszkę szybszy niż w życiu i zdecydowanie lepiej rzuca za 3 punkty, ponieważ w tym przypadku jego trójeczka wynosi 92. No cóż, troszkę magia, ale na tym polega właśnie magia kart zgliczowanych. Wcześniej używałem takiego składu, że Blake Griffin był na piątce, a na czwórce był Kevin Love, diamentowy. Aktualnie jest to bardzo tania karta. I szczerze mówiąc, nie polecałbym jej wam do trybu My Team Unlimited, ponieważ ta karta nie ma defensu za bardzo, więc taki Kevin byłby mijany na każdym kroku, co doprowadzałoby do straty prostych punktów. Ale ja potrzebuję czwórki, która po prostu świetnie rzuca za 3 punkty. Ta karta rzucała na poziomie 91, ma dużo dobrych badży rzutowych, no i oprócz tego ma naprawdę bardzo przyjemny release, więc miałem go w składzie. No aktualnie tak go tylko wam pokazałem, że go używałem wcześniej, już go nie używam. Jeśli chodzi o rezerwę, wiem, że to nie jest właściwe rozwiązanie, ale wydaje mi się, że jeśli sztucznie zaniżamy nasz ogólny overall, to wtedy jest szansa, że nie będziemy trafiać na tych wszystkich spoceńców, którzy mają same karty Pink Diamond, którzy wydają miliony punktów MT na najlepsze dostępne możliwe karty w grze, więc zobaczcie, rzuciłem tylko pierwszą piątkę, na rezerwie są sami brązowi zawodnicy i overall mojego składu wskazuje 86. Nie wiem dokładnie, czy matchmaking w 2K-u działa tak, jak działać powinien, ponieważ zdarza mi się trafiać na takich spoceńców, ale ogólnie zwykle trafiam na takich ludzi w miarę, że tak powiem, normalnych. Chociaż jak sami widzieliście w jednym z ostatnich materiałów, trafiłem też na gościa, który miał chociażby kartę Possessed LeBrona Jamesa, Vince'a Cartera i Juliusa Irvinga naraz. Więc to jest wszystko kwestia wasza, czy chcecie wrzucić naprawdę koniecznie wszystkie możliwe, najlepsze karty, jakie macie w kolekcji, czy raczej czajcie się na ten matchmaking, że to może zadziałać. Jeśli, tak jak ja, chcecie właśnie skorzystać z tej drugiej opcji, to polecam wam zostawić na rezerwie albo nikogo, w sensie, żeby zaniżać overall, albo ewentualnie wstawić jakiś rubin na pozycji numer 1, czy na pozycji numer 4, w razie czego, gdybyście złapali na przykład sprzedwcześnie 6 fauli. Jeśli chodzi o grę w My Team Limited, to tam zawsze są jakieś ograniczenia, no bo nomen omen to jest tryb Limited.
I w poprzednim weekendzie trzeba było używać kart zawodników, którzy grali w co najmniej 5 różnych zespołach NBA, więc zbudowałem taką pierwszą piątkę. To już nie jest ekipa spoceńców, chociaż karta Pink Diamond Dominika Wilkinsa może tak wyglądać. No sorry, no Gerald Green za 1500 można to dorwać, Boris Diaw za 4,5, Pau Gasol też jest tani, Rafer Alston to jest nagroda z drugiego sezonu za Challenger Spotlight, więc ten skład akurat jest bardzo prosty do zbudowania i też można nim wygrywać mecze. Ale koniec teorii, przejdźmy do meczu, pokażę wam, jakie dokładnie robię ustawienia. I tak, wiem, że nazwa tego klipu to jak wygrywać mecze online, ale pozwolicie, że po prostu to są tylko i wyłącznie kwestia ustawień, więc wejdę sobie w mecz normalny na single playerze. Akurat mam tutaj niezrobiony challenge double take, można zdobyć paczkę kart z nową kolekcją, więc wejdźmy tutaj, pokażę wam, jak to wszystko działa. Te ustawienia też będą działać w trybie online, oczywiście nie wszystko, ale to powiem wam już w trakcie meczu. Dobra, wchodzimy. Muszę teraz przesunąć troszkę moją kamerę, czekajcie. Okej. Dajemy sobie pauzę, wchodzimy na game plan oraz na ustawienia w defensywie. I teraz, najważniejsza kwestia w trybie online. Co zrobić, żeby wasi obrońcy nie biegali jak kurczaki, nie pomagali w obronie, nie podwajali zawodnika, który nagle ścina pod kosz, nie zostawiali kogoś niekrytego na linii rzutu za 3 punkty. Już wam pokazuję. Przede wszystkim, presja na gracza, który ma piłkę. Dajemy tutaj tight, czyli po prostu bardzo blisko, bardzo wąsko, kryjemy go mocno. Jaka jest presja graczy, którzy tej piłki nie mają, grają aktualnie off-ball? Tutaj dajemy deny, czyli po prostu odcinamy ich od piłki, trzymamy ich, jesteśmy bardzo blisko i po prostu nasi obrońcy zachowują się tak, żeby jak najtrudniej doprowadzić do podania do tych graczy, którzy piłki jeszcze nie mają. Trzecia opcja, force direction, czyli w którą stronę popychać atakującego, żeby łatwiej było go przykryć. Z faktu, że tutaj od lat ma taki problem, że animacje wsadów wykonywanych wzdłuż linii są strasznie ciężkie do powstrzymywania, tutaj zwykle daje, żeby po prostu ścinać zawodników na middle, czyli bardziej, żeby ścinali pod kosz, bo wtedy zawsze jednak jest ten nasz center, jest w stanie go skontestować, pomóc. Jeśli tego nie zrobimy i będą mieć dostęp do baseline'u, no to wtedy jest troszkę gorzej. Chociaż z drugiej strony, jeśli mamy takich typów, którzy grają na jedynce typowym slasherem, no to wiadomo, wtedy też łatwiej można wzdłuż baseline'a ściągnąć taką osobę na faul ofensywny, na szarże. Schodzimy niżej z faktu, że ustawiliśmy krycie na piłce i od piłki bardzo wąsko lub odcinająco, to wtedy jeśli nasz przeciwnik będzie grać pick and rolla swoim rozgrywającym oraz centrem, to wtedy nasz center będzie zbyt blisko podchodził i co wtedy jakby daje automatyczne pole do manewru dla ścinającego centra atakującego. Dlatego też z tego względu musimy ustawić, żeby nasz center przechodził pod zasłoną. W takim przypadku wiadomo, że narażamy się na takie sytuacje, że rozgrywający zamiast ścinać pod kosz albo podawać do ścinającego centra może po prostu przypalić trójkę z odległości, więc to jest taka kwestia po prostu wyuczenia się. Trzeba kontrolować jednocześnie naszego centra, jak i obrońca, który akurat tutaj rozgrywającego. Ale ja z reguły tak to robię, żeby mój center się nie gubił. No i zwykle w takich przypadkach, no kiedy jest zasłona, no to trzeba przyłączyć się na off-ball. Wtedy kryjemy bardziej, na chwilkę przełączamy się na ułamek sekundy do naszego rozgrywającego, czy się naszego obrońca rozgrywającego, żeby przytrzymał atakującego, rozgrywającego, żeby przeszedł jak najbliżej zasłony. Ale automatycznie bardzo szybko przełączamy się na centra, żeby po prostu wiedział, jak zareagować, czy ma bardziej pomóc i skontestować truje, czy ma bardziej cofnąć się i uważać na podanie bądź ścięcie. Ostatnia kwestia akurat na tym menu, to jest najważniejsze, stay attached, czyli po prostu bądźmy przy naszych zawodnikach zawsze. Nie bawmy się w podwajanie, nie bawmy się w rotację, to ma swoje plusy i minusy, ale jeśli chcecie mieć pełną kontrolę nad tym, jak wasi obrońcy się zachowują, to wtedy lepiej kontrolować wszystko samemu, a nie opierać się na jakimś tam automatycznym systemie, który działa w 2K-u, który jest po prostu bardzo mocno niedoskonały. Więc dajmy tutaj stay attached all. I tutaj w zasadzie to już jest wszystko. Wiadomo, że można troszkę więcej pogrzebać w tych opcjach, ale ja to robię tylko i wyłącznie tyle, więc tam wiecie, jak wchodzę sobie w pauzę w trybie My Team Unlimited, to na tym menu tracę dosłownie 6 sekund maksymalnie, więc nie zajmuje mi to strasznie jakoś mega dużo czasu. Ewentualnie, jeśli widzę, że mój zawodnik ma na jedynce Stephena Curry'ego albo jakiegoś innego super rzucającego za trzy gościa, Pink Diamond, Gilbert Arenas, Damian Lillard, no ktokolwiek, daję sobie R1, żeby wejść w ustawienia indywidualne co do naszych matchupów,
i po prostu jak mamy takiego Stephena Curry'ego, to jest akurat Derrick Rose, bo taki jest zawodnik w tym challenge'u. No po prostu jeśli macie Stephena Curry'ego, to lepiej na niego ustawić najlepszego obrońcę, jakiego macie w swoim składzie. Ja zwykle daję mojego Pink Diamond Granta Hilla, ewentualnie Jaylena Browna. W tym przypadku właśnie, no właśnie, Granta Hilla można tutaj ustawić. Ustawcie takie matchupy, żeby wasz najlepszy obrońca krył rozgrywającego przeciwnika, który rzuca za 3 punkty i który jest najbardziej niebezpieczny. No bo nie ukrywajmy, to jest tutaj to tak polega. No, z reguły najbardziej niebezpieczne postacie to jest albo rozgrywający, albo center po zasłonie. Idziemy dalej. Ofensywne ustawienia za chwilkę sobie zrobimy, bo tu jeszcze trzeba będzie pogrzebać, ale to jest akurat najprostsza rzecz. Coach Settings. Wchodzimy sobie w to i to jest najważniejsze. Adaptive Coaching Engine. To jest cały ten system uczący naszych zawodników, jak mają się zachowywać, jak powinni się zachowywać, wiecie, w prawdziwej koszykówce, przynajmniej tak Stukaj sobie to wymyślił, no ale to nie jest prawdziwa koszykówka i to nie działa i to jest bardzo mocno niedoskonałe, po prostu wyłączcie to. Wyłączcie to, żeby uniknąć jakichś głupich sytuacji, jakichś podwojeń, jakichś uciek, jakichś zostawienia trójki niekrytej, po prostu to wyłączcie. Reszta ustawień to już jest wszystko kwestia waszego widzimisię, ja lubię mieć kontrolę nad dosłownie wszystkim, więc timeouty, minuty, zmiany, late game fouling, żeby przypadkiem pod koniec spotkania, kiedy przegrywacie 3 punktami, żeby nie było automatycznego faulowania, tylko żebyście ewentualnie sami faulowali, jeśli macie taką potrzebę, taką ochotę. Wszystko najlepiej ustawić sobie na manual i tyle. Dobra, tyle, przejdźmy do tych ofensywnych ustawień. Tutaj akurat nie trzeba wcale zbyt dużo grzebać. Wszystko rozchodzi się o to, uwaga, uwaga, to jest najbardziej zła rzecz, jaka wam powiem w tym filmie, ale jeśli chcecie wygrywać w trybie online, to albo musicie być bardzo, bardzo dobrzy, albo musicie być dobrzy i grać 5-0. I aby ustawić tą gierkę 5-0 w Offensive Settings, wchodzicie sobie po prostu tutaj niżej, Freelance, klikniecie sobie tutaj X akurat na Playogram, więc X i ustawiacie sobie Freelance z Atlanty Hawks z roku 2018, pyk. I to w zasadzie tyle, zaraz wam pokażę, jak to zrobić dokładnie w meczu. No i druga kwestia jest taka, play selection. Tutaj wam nie powiem, co macie zrobić dokładnie, bo to jest wszystko kwestia znalezienia odpowiedniego playbooka, znalezienia odpowiednich zagrań i wyuczenie się ich na pamięć, żeby wiedzieć, w którym momencie z nich korzystać. Ja szczerze mówiąc nie korzystam zbytnio z zagrywek, to jest bardziej kwestia reagowania na to, gdzie ustawia się obrońca przeciwnika i wtedy korzystania z tego błędu, ale jeśli na przykład potrzebuję trójki, mój obrońca bardzo dobrze kryje, to mam akurat playbook Golden State Warriors i ustawiam sobie podwójną zasłonę dla mojego rozgrywającego. Ta zagrywka nazywa się Quick 81 Fist, czyli to jest ta pierwsza zagrywka. A druga kwestia to jest opcja ustawienia gry 5-0, kiedy naszym rozgrywającym jest center i to jest, się nazywa z kolei Give 5 Out 3. Pyk. Bardzo lubię grać centrem jako taki, wiecie, jako taki rozgrywający z wysokości, bo jednocześnie wyciągam centra przeciwnika spod kosza, przez co daję miejsce na ewentualne ścięcia i gram sobie w takim stylu Nikoli Jokicia, albo tak jak zresztą ostatnio mówiliśmy na naszym studio, profesjonalnym studio NBA z Bartoszem, tak jak Mark Gasol będzie grać w Los Angeles Lakers w tym sezonie. I to by było tyle, po prostu te wszystkie ustawienia można zrobić dosłownie w ciągu 22 sekund, wiem, bo liczę, jeśli się tego nauczycie na pamięć, to dosłownie tyle to zajmuje. Wejdźmy teraz do meczu, pokażę wam jak grać, jak z tego wszystkiego korzystać. Na samym początku krzyżak w prawo i dajemy sobie Team Adjustments. Ja z reguły robię to w ten sposób, że ustawiam sobie opcję Crush the Glass. Wiadomo, że fajnie jest móc biec od razu po zbiórce do kontrataku, ale żeby biec do kontrataku, trzeba najpierw tą zbiórkę mieć. Dlatego chcę, żeby moi zawodnicy przede wszystkim... dam sobie pauzę. Chcę, żeby moi zawodnicy przede wszystkim... żeby zastawiali podkoszowego obrońcę przeciwnika, żeby mogli jak najlepiej walczyć o te zbiórki. Jak już jesteśmy w ataku, znowu dajemy krzyżak w prawo, L1, czyli dajemy freelance sets i ustawiamy Hawks 2018 i zaraz wam powiem, co robimy dalej, bo mi się skończyła akcja. No, ale to już są takie jakby, wiecie, najważniejsze rzeczy. Kolejne posiadanie, jesteśmy w obronie, więc znowu krzyżak w prawo, R2 i tutaj daję na Team Adjustments No Freeze. To jest bardzo ważne, żeby dać swojemu przeciwnikowi w grze online jak najmniej możliwości na to, żeby te trójki były oddawane. Znowu jesteśmy w ataku, więc znowu ustawiamy rzeczy w ataku. Krzyżak w prawo. Jak już freelance set ustawiliśmy, to jeszcze dajemy kwadrat.
tempo, zwykle daje tempo szybkie, push the pace. Oprócz tego rebounds, to jest najważniejsze według mnie. Jeśli macie dobrych zbierających, dajcie crash offensive boards, żeby móc mieć drugie szansy na akcję. Ja daję limit transition tylko po to, żeby nie tracić głupich akcji po kontratakach, po nieudanych rzutach. I znowu skończyła się akcja, więc cofamy się do obrony i w następnej akcji w ataku już wam pokażę dokładnie, na czym to wszystko polega. Okej, znowu jesteśmy w ataku i teraz ustawiliśmy już Freelance Hawks, prawda? I teraz, aby zrobić bardzo szeroką przestrzeń, dajemy po prostu L1 i wyskoczy wam opcja Pass and Screen Away. Więc dajemy drugi raz L1 i patrzcie, co się teraz dzieje. Po prostu Stephen jest Mojżeszem, boisko to jest Morze Czerwone. I mamy tyle miejsca. Możemy wtedy bez problemu, no bez większych problemów, w zależności od tego, jakich macie zawodników, prawda? Po prostu minąć rozgrywającego obrońcę przeciwnika. Grant Hill jest akurat tutaj, specjalnie go ustawiłem, żeby krył rozgrywającego w tym przypadku konsoli, więc widzicie, to też takie jest bardzo fajne, bo mogę z automatu tutaj go mocno atakować. Cofam się moim Rudym Gobertem, skontestował, bo to jest dobry defensor. I teraz to mogłaby być szybka kontra, ale wam jeszcze pokażę kilka rzeczy. Aby zagrać zagrywkę, dajemy L1 i żeby zrobić właśnie akcję 5-0, to dajemy pass and screen away, ale ja na przykład daję też give 5 out free. I patrzcie, co się dzieje. Stephen biegnie tutaj. Wszyscy się ustawiają. Rudy Gobert jest sam i teraz po prostu pozostaje nic innego, tylko przytrzymać trójkąt, bo na tym to polega. Skierujemy lewą gałką w stronę jakiegoś naszego zawodnika, przytrzymujemy trójkąt i ten zawodnik ścina pod kosz, a nasz center Rudy Gobert w tym przypadku podaje do ścinającego kolegi. O kurde, tutaj George Gervin naprawdę ładnie tutaj przysadził. Dobra, dobra. I ostatnia zagrywka, z której korzystam tak w miarę dość często, to czyli znowu dajemy L1, klikamy kwadrat, bo mam tutaj tak ustawioną quick 81 fist i patrzcie, co się dzieje. Dwie zasłony, Stephen sobie tutaj kozuje, przechodzimy i to, wiecie, to nie była dobra trójka, dlatego też nie wpadła, bo obrońca konsoli akurat dobrze się tutaj ustawił, wiedział dokładnie, że ta trójka będzie, ale w trybach online, w szczególności jeśli macie przeciwnika, który często kontroluje centra w obronie, gra off-ball, to jest naprawdę bardzo prosty sposób, bo wiecie, wykorzystujemy aż dwie zasłony i kolega musi się dość szybko ogarnąć, w jaki sposób podać po prostu. Tutaj akurat znowu mi to nie wyszło, no bo wiecie, gram po prostu przeciwko konsoli, więc nie jest już, więc konsola po prostu doskonale wie, jak się ma zachować. Więc co, pozostałoby to chyba na tyle, co nie? Dajemy sobie znowu L1. I Stephen sobie mija Derricka Rose'a. I tak można grać cały czas. Po prostu grać na izolacji Stephenem, albo podawać do naszego centra czy kogoś innego, przytrzymując trójkąt, żeby doprowadzić do ścięć. Zresztą Stephenem też można cały czas podawać, bo jest świetnym podającym i też doprowadzać do ścięć innych, nie wiem, Jaylena Browna w tym przypadku, czy Granta Hilla. Zresztą w następnej akcji wam pokażę dokładnie, jak to można zrobić. I tak, patrzcie na to, co się dzieje. Podanie szybko poszło do Stephena. Nakierowałem na Granta Hilla, który z automatu ściął pod kosz i wsadził nad Dominikiem Wilkinsem. To nie zawsze działa, wiadomo, trzeba po prostu patrzeć, w jaki sposób ustawiony jest obrońca przeciwnika. Ja to zwykle robię w ten sposób, że podaję w lewo, skręcając w prawo. Wiecie, o co mi chodzi? Bo wtedy jakby obrońca troszkę nie kuma, co się dzieje. Na przykład teraz idę w lewo, więc podałem w prawo do ścinającego Granta Hilla i stąd są znowu kolejne proste punkty. Te challenge akurat weekly tak są dziwnie zbudowane, że są takie troszkę trudniejsze pod tym względem, że o ile gra w ataku jest prosta, nasze rzuty wpadają, o tyle obrona przeciwnika jest bardzo trudna, bo ich rzuty też wszystkie wpadają. Więc tutaj mi się wydaje, że to będzie bardzo, bardzo mocno ofensywne spotkanie. Co, mi się wydaje, że przedstawiłem wam chyba wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które można byłoby wyciągnąć z tych wszystkich ustawień. Życzę wam teraz w takim razie powodzenia z tymi wszystkimi meczami online. Wygrywajcie i pamiętajcie, że to ja wam tutaj tylko przedstawiłem schemat, prawda? To jest tylko i wyłącznie schemat, to są proste triczki, z których korzysta zdecydowana większość graczy online, ale jeśli chcecie być naprawdę dobrzy w 2K, to musicie grać, 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 dostosowywać się do ustawień przeciwnika. Jeśli spotkacie przeciwnika, który jest bardzo dobry i w dodatku kryje strefą, to też te ustawienia zupełnie inaczej się wtedy gra, więc, wszystko kwestia szkolenia. Dobra,
Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Trzymajcie się do następnego razu. Ja teraz muszę ten meczik na spokojnie dograć i zdobyć tą paczkę Double Take, bo za darmo to trzeba, prawda? Do następnego razu. Cześć!